Hej, cześć, witajcie na kanale, witam was w kolejnym odcinku z Tomb Raidera. Jak mówiłem, nagrywam też drugi odcinek. Czy dwa nagrywałem, więc drugi też. O, on się rusza. Dobra. Ulepszenia są, wreszcie zapis się normalnie zapisał. Bez żadnego problemu, tak jak wtedy. Więc kontynuujemy. Aha, geoskrzynka. Musimy znaleźć gdzieś mapę, bo tu gdzieś jest. No tak myślę, gdzie? Okej. Wee-hoo. Do zapalenia jest potrzebne ogień. Tak? Nie wiedziałem. Dobra, bo z ogniem chyba można skakać, nie? Mam iść tam na górę odzyskać plecak Rota, bo tam jest morfina, bandaże i inne rzeczy, a jest to jemu bardzo teraz potrzebne. Trzeba jakoś popchać, nie? Tylko jak? Nie, no nie mogę tego jakoś złapać. Dobra. Drop the beast! Max walnął the beast. Znajdź bagaż Rota. No właśnie. Czekać tak geoskrzynkę się zapisała. Ej! A no tak, bo jak się przytrzymuje shift i terma, to kurde się gasi. Zapomniałem. Dobra. Przeskocz Lara! Dobra. Nie wiem jak to zrobić za Chiny. No ja nie wiem. Teraz tego nie kupam co. Jak mam tam przejść? A może jak zdobędę ten plecak, to dostanę jakąś taką rzecz, która mi będzie pomagała. No geoskrzynka jest zapisała, dzięki Bogu. Może tak jest właśnie, że jak się... jak się zdobędzie go, to wtedy może jakoś to będzie. Max. Weź się nie odzywaj. Uuuu. Got a broken. Ale jebło. Dobra. 15 geoskrzynek. Damn, son. Got a broken. Dobra. O. Spoko. Ruiny. Z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? Chyba. Tak. Do Yamatai. Dobra. Artefakt. Tak? Tak. To musiało należeć do amerykańskiego Marine.
Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców. Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej, musiał się napić. Pewnie tak. A, no to się przyciskiem robi. Dobra. Hu, hu, hu. I don't even know, bro. Ha, łuk znika z pleców. Spoko. Broken, broken, got a broken, ta da dum ba da 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 dum ba. Hey. Jestem. Mama mi wbiła jak zawsze na odcinek, no! To za człowiek, no, rudy. Hu. Okej. O! Gejo skrzynkę znalazłem. Czekajcie, czy ja tu byłem? Tak, tu byłem. W tym domu. Również byłem. Robiłem tu MTV Creeps. Łogary! What? Ale zajebiozo. Okej. Tu właśnie byłem. Okej. Lis! Kura! Ustrzeliłem kuchę! Ho! Kurza stopa! Ja co naprawdę zawsze coś głupiego walnę. O! Dory! Dobra. Bym mapę chciał znaleźć. Biosie. Gary broken. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Tutaj na razie nic nie ma, takie to są geje, ja nie wierzę. Teraz trochę pośpiewam, bo wy co lubicie. A żartuję, bo tylko przez to giniecie. Co? Tun 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 tun. Dimeson! Where'd you find this? Stul Wesyn! Mamo! Mamo, latuj! Ja tego nie chciałem robić! Spadaj tu, no! Spadaj do wulkanu! No i padła do wulkanu. Trzeba wejść tu jeszcze raz! Amen! Gary, get out! Ho, 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 ho. Piorun strzelił! Co do jasnych pośladów? Jezus Mary. Jezus Mariusz. Gotta get out.
Czyli z tego co ja mówię, to wychodzi, że Jezus się nazywał Mariusz. Kurwa! Tam jest znajdźko! Stronę słońca. Czy ja miałem tu schodzić? A, potrzebuję sprzętu do wspinaczki, żeby tam wbić. To jebiście! Gówno widzę, no! Janusz! Ciekawe, co jest w tej jaskini. Ile ludzi te psy zjadą? Kurwa! Przyszłam tylko po bagaż. Nic więcej. O, sukinsyn! O, sukin, syn! Jezu! Janusz! Janusz, nie! Ty, kurde, ty! A, może zginąłem się tyle sposobów, że ja nie, tego nie ogarniam. Znowu ją zjadł. Dlaczego? Nie ogarnam. Nie zawsze musi być fail przy każdym quick time evencie. Dame! Ty, twoja Sara cię nie kocha, ty! No i zginął. Jaki wielki skurczybyk. Mogę go zaprawić? Dawaj, szwarcie. Śmieciu. Idę stąd. Mam mały włos. Nie mogę tego zrobić. Czemu? Dobra! I'm get out of here! Nigga! I can't stay here. I can't stay here. Son, it's too dangerous to me. Rot, biegnę. Trzymaj się. To samochód? Rot. No, czarny włos z czasem. No i sama się połatała. Taka niezręczna sytuacja. No, nieźle. Dzięki. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego?
na nocnej zmianie w Nine Bells. Nie wiem, gdzie jest Nine Bells, ale spoko. Hej, znalazłaś. Dobra robota. Pierdolisz. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. No. Słuchaj. Laro. Musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Oczywiście. Bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. To normalne, Laro. Musisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. No i co mi dałeś? Czerwone? Powiedziałam ci, nie lubię czerwonego. Zielone. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Miejmy, że nie. Tylko uważaj na siebie. Dobra, dobra, nie. Nie, pieprz, stary. Bo jeszcze wykrakasz i będzie źle. Dobra, idziemy tam, gdzie można się wspinać. Laro. Wow. Nie mów mi, stary, co mam robić. Spinam się. Jestem zajebista. Jak glista. Nawet pasza mnie zna, bo to jak ja jestem zajebista. Bo jestem jak glit. Bo chcę na górę wejść. Ule, gdzie mam iść? Mocami tak mam iść. Damon sam. Dobra. To jest lista, taka zajebista. Myślicie, że ja nie ogarniam? Ogarniam lepiej niż wasi ojcowie. Grobowiec. Kłamiesz. O kuźwa. O kuźwa. Nie podoba mi się to. Ani trochę. Ale tu coś jest. O. To jest gorsze niż Limbo. A i odcinek z Limbo też może nagram. Ognicho! Dzięki Bogu za trening Rota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Nie wiem, czy... Dobra, jestem. Jest. Oni czczą. Jojo! Głupi żart. Pozłacane figury. Służba Słonecznej Królowej. Ofiary. Morderstwa. Nie ma doniesień o takich rytuałach w starożytnym Yamatai. Chyba, że zostały wymazane z zapisków. A może właśnie konfigurują haksy? Tylko udają martwych.
Okej. Tylko sprawdzę jeszcze dół. Laro. Dół. Takie pozwracane figury. Ewow. No to jest ucz. Czy nie, nie będę cię wyzywać, jest za ładny. Okej. Rozumiem. Tu trzeba myśleć. Bo jak człowiek nie myśli, to jest głupi. A ja jestem inteligentny. Moi widzowie też. To zbudowano dla upamiętnienia jej kapłanek. Niewiarygodne. No właśnie. Wow. Damon. No tak, weź jedno. Okej. Znalazłem mapę reliktów. Wszystkie musimy zabrać. Ile jeszcze brakuje? O co tu chodzi? Zblokowany? Trzeba wszystkie zebrać. Dobra. Już tylko z pochodnią przejdę. Dobra. Śledzony ogląda jak rap. Dobra. Nie tu. Nie no, to jest gdzieś na podwórku. Racza. Aha, to jest tam na górze. To my zejdziemy sobie tu na dół najpierw i zbierzemy najpierw ten relikt tutaj. Dobra, tam mamy punkt orientacyjny. Ah.
Ale ja to muszę jakoś wejść. Ściany do wspinaczki nie ma. Tu trzeba się dostać, nie? Najpierw tu zobaczymy. Jak to otworzyć? Trzeba chyba mieć te specjalne strzały, czekajcie. Bo ja wiem, że tu są te takie specjalne. Ale nie wiem, czy już są. O! Punkt umiejętności mam. Teraz w to sobie pójdziemy. I to jedynie możemy. Uuu, there is! Dobra, nie będę wszystkiego zbierał. To sobie zbiorę. To jest tam na górze. Ja to ominąłem tu. Ja jednak jestem trochę ślepy. Ślepy. Naprawdę. No i tu jest zablokowane. Kurde. Tu jest grobowiec, tu to, tu tamto. Jezus Maria, ile rzeczy tu jest. Patrzajcie. Tam wyżej, nie? Dobra. Dobra. Po pół godziny jesteśmy w jednym miejscu. Ale tak to jest, jak się chce wszystko mieć, nie? Hej! What the hell? No! No kurde, no. No musiałem puścić. Dobra. Ej! Znalazłeś coś? Nie, nic. Co? Nic! Nikogo tu nie ma! W życiu tutaj nie dotrą! To co? Wracamy do bunkra? Nie, przeczekajmy burzę. Dobra! Bądźcie czujni! Wchodzimy do środka! Dobra. Myślisz? Cholera! Chodźcie tutaj! Jasna cholera! Nie, nie! Dobra. Dobra. Kuczak!
tu najpierw sobie pójdziemy. Rozmawiałem z wieśni. Dobra. A, na górę trzeba się dostać. Jezu. Dobra. Czekaj, co jest? To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. W moździerzu są drobne kawałki kości. Co? Mam nadzieję, że zwierzęcych. Też tylko... Też mam taką nadzieję, Laro. Laro, Laro, Laro. Laro, Laro. Jeszcze wyżej. What? Jakie miałbym się tam wydostać? Krzewny ogień, no dobra. Zaraz będziecie mieli ogień. Pada, zresztą ja taki mam ogień? Poczęto wysłanie, ukończ lapę D. Nie wiem. Jezu. Ale nie uszarpnęło. Oho, dobrze, że w ostatniej sekundzie, kurde, złapałem tej ściany. Jak to otworzyć? Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Jest! Ale akcja, ale urwał. Laro, jesteś tam? Jestem. Czegoś szepiesz. Reyes, znaleźliście Sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Ej! Proszę! Skąd się tutaj wzięła? Nie musicie tego robić! Kurwa! Mam słabego celu. Dobra, jest. Ale. Czekajcie, ja w ogóle dojdę tam, gdzie ja chcę? Nie, już te artefakty przepadną. A, zbiorę je. Przejdę sobie jeszcze raz, drugi raz grę, nie? No. I już. Dobra. Mam złe przeczucia. Tak, ja też. Ogrzej się. O, widać, że jest zimno. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex.
Jaki? Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka? A, urocza, prawda? No, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać włazy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. O. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste, panie, cięcie! Jak ty? On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie Whitman. Jestem archeologiem, odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Chodzi pan. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya. Zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapią dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Ach, dziadki. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec też o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Oczywiście. Ja też. Zbliżamy się do szturmu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. Loki's fire again. Jeszcze. Udało się. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. A może my lepiej skończymy w tym miejscu już odcinek? Laro. I co mam tyle w tym odcinku? Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeszcze to sprawdzimy. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Właśnie, więc co mam tyle w tym odcinku? Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli ci się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Mówi dla was Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.